niego czekam cały rok, czyli losowanie prezentów razem z ekipą. Czas, żeby wylosować, za ile i komu kupujemy prezent, jak co roku. 2 lata temu taki film nagrywał Karol, rok temu taki film nagrywał Trąba, a w tym roku szła na mnie kolej, właśnie ja będę nagrywać taki film. I teraz czas, żeby już wylosować. Już jest dzisiaj 3 grudnia, jak my robimy to losowanie. Też trzeba dać troszeczkę czasu całej ekipie, żeby mogła kupić prezenty dla poszczególnych osób. A jakie to będą osoby i jakie to będą kwoty? No właśnie, zaraz zrobimy losowanie. Minimalna kwota prezentu to robimy sobie taką stóweczkę. Za 100 zł to już taki na pewno można sobie kupić jakiś bardzo fajny prezent. Robimy na przykład 3 stóweczki, 400 zł, 500 zł, tyczaczka, bez limitu. W tamtym roku wylosował to Karol, bo mi zabrał na wyjazd. Najlepszy prezent. 250, 200. Myślę, że takie kwoty będą naprawdę już spoko. 14, no to dla każdego wypada jakiś procent szansy, że będzie to losowe. Dla nikogo nie zostanie bez losa. No i oczywiście jest kara, moi drodzy. 1000 zł płaci osoba, która się wygada. Czas na losowanie. Kto chce być pierwszy, nie mówcie sobie, kara jest 1000 zł. 1000. Więc uwaga, uwaga, od kogo zaczynamy? A ty nie możesz mi powiedzieć. Nie możesz. Ja się też nie patrzę. Podoba ci się osoba, którą wybrałaś? Tak, tak? Dobra. Co to za kwo? Dobra, no nie mogę się interesować. Dobra. Ja mam dobrą kombinację. Okej, okay, bardzo sympatycznie. No to będzie dobry prezent. Tak. No to dobrze, czy osoba twoja się ucieszy? A jaką masz osobę? A mogę powiedzieć? Nie. Kara, 1000 zł, jakbyś powiedział. Dlatego ci właśnie tak troszkę chciałam ci podpisać. Haha, dobrze zapytałem. Dobra, uwaga, oddziel sobie. Git. Co w takim wypadku? Okej. Okay. Kurde, nie wiem, czy tak można. Burta, nie wyglądasz na zadowoloną. Ale nie wiem, czy mogę zapytać, bo nie wiem, czy... No nie wiem. Jeżeli masz siebie, to wymieniamy. Musimy wymieniamy. Wymieniamy, jeżeli masz siebie... jeżeli masz siebie, to wymieniamy. Ciekawa. Ciekawa osoba. No nieźle, 0 zł. Cieszysz się? Tak. Tak? Dobra. Po 1000 zł. Friza. Masz kogoś fajnego? Nie. Kogo masz? Beznadziejnego. Kogo masz? Wiesz, kogo mam? Dawida. Nieźle. Kładę wam tutaj 3 losy i teraz... Środkowe dla Nowcia, tak? Dobrze, to jest... Odkładam ci tutaj, Dawid, odkładam tutaj Dawidowi, że to jest środkowe dla Nowcia. Patet, które wybierasz, to jest osoba. To czy to? Patet na lewe. Czyli to? Powiedzmy, mówi, że tak. Bo moje lewe to jest to, wasze to jest to? Tak. To? To drugie. To drugie, to, tak? Dobrze, to. Kwot jest więcej. I teraz uwaga, musicie powiedzieć, który numerek. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, tak? Dobrze. Nowcza jest piątka. Patec 2. Dobra, wylosowane. I teraz uwaga, uwaga. Dawid wam wyśle prywatnie zdjęcie, że to jest wasz zestaw i wasz zestaw, bo jest kara. Uwaga, jest kara. 1000 zł, jak się wygadacie między sobą, musi być niespodzianka. Ja nie jestem k***o, pamiętaj, Weronika. Dobrze, dobrze. Przyznam szczerze, że trochę mi brakuje takiej polskiej zimy, nie? Ja bym zobaczył, jak śnieg wygląda, bo to... Ja forget, napiłbym się peace on grass, wódka. Marta się jeszcze śpi. Została jej tutaj jedna osoba, zostało jej kilka kwot. Moi drodzy, jest kolejny dzień, wczoraj nie udało mi się złapać Marcysi, ale dzisiaj szybko to nadrabiamy. No jesteś ostatnia, no. Więc osoba ci się już została ostatnia. Nie wiem co za osoba, nie wiem też jakie pieniądze. Aha, bo to jest osoba, tak? Tak. Okej. Okay. Jest ogólnie, tak ustaliliśmy, że jest... Dobra. To jest moja kwota, moi drodzy. Jest spoko. Ja wybrałem Marcysię i mam 500 zł na Marcysię. Fajny perfum. Może kupię perfum 30. Paulia mówiła, że dla opium fajny. Ile za taką buteleczkę? 280 zł. To poproszę. Co sądzisz? No, ładne, fajne. Odwróciłbyś się za taką dziewczyną? Nie wiem, mam dziewczynę, jeśli nie do razu żegnili. Marcysia mówiła, że tylko im chce piaska, to może jakiegoś puszaka im. To jest jakiś chodzący chyba. No, chodzący. 59 zł? No, w filmie jest 140 jeszcze coś. Chcesz bombonierka ładna? Nie, nie wiem, co sobie słodzić, może jakiś alkohol czy coś. O, może dobrze. Okej, moi kochani, witam was na kanale Weroniki i mówię ci łódkokiem, aż za tymi drzwiami czai się Łukasz i nie chcę, żeby słyszał, kogo ja ci wylosowałam. Ja wylosowałam Nowciaksa i wylosowałam 200 zł, ale zaszła mała pomyłka i prawdopodobnie się jebłam i byłam przekonana, że mam 300 zł, więc po prostu ten prezent jest o wartości chyba 300 zł. Bonna sushi. Ta restauracja mi nie odpisała to, że chciałam po prostu kupić bon. Ja to zrobiłam sama. No tego, że się nie dało kupić takiego bonu. To jest na stówę. Zamówiłam mu rybę, bombkę, to jest chyba ręcznie robione ze szkoły, nie wiem. Skarpetki, ryby oczywiście. Globus, na którym można zaznaczać, gdzie się było. Zajebiste. Zaznacza się w ogóle takimi gwiazdkami. Dawno się tam sam nie nagrywałem. W sumie już prawie zapomniałem, jak to jest. Ale zostałem poproszony, żeby opowiedzieć o moim prezencie i osobie, którą wylosowałem. Ja wylosowałem Karola i wylosowałem 420
złotych. Z Karolem zawsze jest ten problem, że nigdy nie wiadomo, co mu kupić. No gość sobie może kupić wszystko już teraz, nie? Więc rzeczy materialne trochę odpadały. Postanowiłem podjąć wyzwanie, coś mu upiec. I zobaczcie. To są próby upieczenia ciasteczek. Tutaj są wszystkie osoby z ekipy, ale nie ukrywam, że tych prób było więcej. I nie, ja to upiekłem. Kilka razy się poddałem, kilka razy próbowałem, ale nie udało. To jest efekt finalny. Ciasteczka są z przyprawami różnego rodzaju korzennymi, liściastymi. Myślę, że Karolowi się spodobają. A ja zadbałem o to, żeby każdy z członków ekipy tutaj się pojawił. Proszę Państwa, dzisiaj jest dzień rozdawania prezentów. Wylosowałem Kubę Pateckiego za równowartość 1000 złotych. Dużo pieniędzy, dlatego mogłem kupić dużo fajnych rzeczy. Kuba przez ostatni rok zrobił bardzo dużo ekstremalnych rzeczy. Jednej nawet poszedłem w jego ślady. Chodzi mi oczywiście o jaskinię, ale oprócz tego też zajawił się na wspinaczkę. Od razu mówię, że się znam, ale mamy powiedzmy tutaj jakieś takie uprzęże, chyba dobre. Kupiłem oczywiście w sklepie górskim, profesjonalnym, takim wiecie o co chodzi, Pure Hawk. I to jest oczywiście do tego, żeby się lepiej wspinało, dłonie były niespocone, żeby się nie wyślizgiwały nam skały. Jeszcze też chcę, my też jakieś te rzeczy, mamy proszę Państwa woreczek, mamy jakiś taki dodatek w postaci smarowania sobie później dłoni, żeby nam się nie wysuszały i nie pękały. Ponoć bardzo spoko. No i tak naprawdę proszę Państwa tyle. Myślę, że mój prezent nie będzie trudno odgadnąć, dla kogo to. Jedna trudność będzie w odgadnięciu od kogo. Moi drodzy, kupiłem w tym roku Weronice nóż. Oczywiście żartuję. Zamówiłem przesyłeczkę, ponieważ akurat w okresie, kiedy te prezenty miały być kupowane, my byliśmy w Stanach, potem wróciliśmy z Ameryki, troszeczkę się źle czuł, więc nie udało mu się w tym roku stworzyć nic, tak jak w tamtym roku Karolowi stworzyliśmy buty i poduszkę, ale wydaje mi się, że znalazłem coś, co mogłoby się spodobać. Coś słyszałeś? Co? A, nie. Tu prezent dla George'a otwieram. Siema, hej. Jakiś czas temu Weronika dała mi taką bluzę, tutaj bluza z Verzow Store, i skojarzyły mi się pewne kolczyki z tą bluzą. Po prostu lubię tę bluzę od niej, bardzo jest fajna. Weronika jest bardzo ciężką osobą, żeby coś kupić, jak sama Karol w tym roku. Nie mogę sobie bardzo nic zrobić samemu, więc postanowiłem, że kupię kolczyki, które mi się kojarzą z nią i z tą bluzą. Co powiesz? Pasują do Wery? To jest piękne, dwóch chłopów i kolczyki. To jest oko i to jest chyba takie promieniowane, nie wiem. Ale spoko. Ciężko się kupuje coś osobie, która może mieć wszystko, bo ona jest ekipa, żeby dobić do mojej kwoty, bo koszyki kosztowały chyba z tym 180, nie wiem czy... No nieważne, kosztowały trochę mniej niż 250, postanowiłem kupić w razie też świeczkę. Ja się w ogóle z takim jaram świeczkami, takie świeczki właśnie w różnych kształtach, to jest coś co lubię, mam nadzieję, że wiesz, też się spodoba. O, jak ładnie pachnie, my zobacz. Spoko, nie? Wydaje mi się, że ten prezent jest taki odpowiedni dla Wery, że Wera będzie zadowolona. Siemanko, wariaciki, siemaneczko, słuchajcie. Tutaj, w tym pudełku jest właśnie prezent do Kasi. Już wam pokażę, co jest w środku. Wielki LED, fusialka, CS GO. Kasia lubi grać w CS-a. Mega fajne, będzie mogła sobie go powiesić na przykład nad komputerem. No i podczas grania w CS-a będzie dodawał jej motywacji, energii. I oczywiście dobrego tego, jak się to mówi. Ejma, oby tak było. Kozak, co? Dobra, słuchajcie, prezencik udało się spakować. Z tej strony wygląda tak. Drugie już nie aż tak dobrze. Jak wiecie, ja mam wujasa. I miałem do wydania na stówę. Za stówę w ogóle można kupić już bardzo dużo fajnych prezentów na święta, tak uważam. Interesowania wujasa, bo od tego warto zacząć zawsze. Zacznijcie od zainteresowań. Lubi Star Warsy na przykład. Ostatnio też mocno się zainteresował świat kryptowalut i oprócz tego no jeszcze jest kilka rzeczy, które można by tak pod niego wybrać. W ogóle pierwszym moim pomysłem właśnie było to, co powiedziałem jako drugie. Bez sensu to, co mówię, ale dobra. Właśnie chciałem mu zrobić prezent kryptowalutowy, a dokładnie to chciałem mu kupić jakieś NFT za stówę. NFT to taki obrazek tylko cyfrowy. Można powiedzieć taki rodzaj inwestycji. Ja na przykład bym mógł coś takiego dostać, to byłoby dla mnie fajne, ale nie wiem, czy ktoś chciałby dostać na prezent świąteczny inwestycje, więc zrezygnowałem z tego. W tej kwocie akurat ciężko było znaleźć fajne NFT. Nasz drugi wujaszek ma również brodę. Uznałem, że w sumie, ja nie wiem czy on ją jakoś pielęgnuje, więc napisałem do Pawła Swinarskiego, największego polskiego brodacza, można by tak rzec, z prośbą o pomoc. No i znaleźliśmy parę produktów i kupiłem je. Zmieściłem się w stówie, słuchajcie. Szampon do brody powoduje, że ona lepiej, szybciej rośnie. Do brody szczotki Paweł polecał takie z włosia, żeby były prawdziwego, ale ją dostaliśmy trochę w gratisie. Kolejny produkt to właśnie szczotka. Szczotka do włosów brodaczy. Takim włosiem, jakimś specjalnym, podobno jest właśnie dobra. W stówie tyle mi się udało zdobyć. No i to jest właśnie prezent dla wujaszka. Ja wylosowałam Paulina i kwota dokładnie 350 zł. Tutaj mam już przygotowany prezent dla Pauliny. Niestety nie pokażę wam, co jest w środku. Prezent jest w takim pudełeczku zaklejonym. Paulina interesuje się kosmetykami, makijażem i tak dalej. Uznałam, że to będzie strzał w dziesiątkę. Kupiłam jej paletkę, błyszczyk i eyeliner. Mam nadzieję, że kosmetyki jej się spodobają. Wiem, że niestety Paulina dzisiaj z nami nie będzie. Szkoda, że prezent jej nie trafi w jej ręce. Co się odwlecze, to nie uciecze. No i mam nadzieję, że prezent jej się spodoba. Zobaczymy, czy ekipowicze odgadną, dla kogo to prezent. Moi drodzy, ja się właśnie ogarniam na odcinek Werki z prezentami i przypomniało mi się, że ja przecież nic wam jeszcze nie nagrałam, ani kogo mam, ani za ile, ani co kupiłam. Tak, wylosowałam po raz trzeci
po raz trzeci, po prostu trzeci rok z rzędu wlosowałam trąbę. Krokiet, co ty robisz? To nie twoje. Przestań! Nie chciałam w tym roku, wiecie, tak stawiać na łatwiznę, bo mogłabym za te 150 zł kupić, nie wiem, jakiś perfum albo jakieś słodycze czy coś takiego. Od jakiegoś czasu obserwuję takie konto na Instagramie, które robi różne takie śmieszne rzeczy, typu jakieś, nie wiem, kubki, wycieraczki i kupiłam to. Najpierw karteczka, jesteś bardzo git. Wycieraczka. Zanim wejdziesz, zastanów się, czy wypiłeś dużo wody. I do tego skyry. Krokiet. Krokiet. Krokietowi się chyba podoba wycieraczka. Trzy dychy kupiłam te skyry, bo trąbę je teraz piję, bo jest fit świrem i trenuje i bardzo go lubi, cały czas go widzę z tymi skrami, a mówił mi ostatnio, że mu się skończyły, więc dokupiłam. No, więc tak wykorzystałam mój budżet. Sama sobie w ogóle kupiłam wycieraczkę, tylko z innym napisem. No są zajebiste moim zdaniem. Pakuję teraz, w ogóle zobaczcie, jaką kupiłam torbę. Zajebistą. Taką. Pakuję to teraz, idę znaleźć pod choinkę i już czekam na resztę. Moi drodzy, jako że nie udało nam się nagrać tego odcinka w trakcie świąt, tylko nagrywamy to dopiero w Sylwestra, to troszeczkę z tym prezentem jednak zwlekałam i zamówiłam go internetowo przez mój wyjazd z Karolem. I teraz dopiero zobaczę, co tak naprawdę tutaj przyszło. Najlepsze jest to, że za około kilka minut już nagrywamy odcinek tak naprawdę. A ja jeszcze nie zdążyłam tego rozpakować. Myślę, że się Krzysiowi spodoba, bo właśnie dla Krzysia mam prezent, jak widzieliście. I tutaj mam cały zestawik do czyszczenia samochodu. Wszystko, co można użyć do czyszczenia jest tutaj, więc ja Krzysiowi to tutaj zaklejam. Zaraz i będę mu to pakowała. Najgorsze jest to, że ja nie jestem dobra w pakowaniu prezentów papierem. Te rzeczy do oczyszczenia samochodu zamówiłam za około 130 zł. Tutaj kupiłam mu taką leżankę. Taką leżankę do wjeżdżania pod samochód. Jako, że Krzysiu sobie lubi tam grzebać przy tym samochodzie, to mam nadzieję, że on się to przyda. Też kosztowało około 100 zł. Dodatkowo taki alkohol w kształcie samochodu. Tutaj akurat mi się przyda to na Sylwestra. I zrobiłam taką grafikę. Czyli nie ja zrobiłam, tylko zleciłam to grafikowi. Powiedziałam, żeby zrobił grafikę, która się kojarzy z poczciem Krzycha. Mam nadzieję, że mu się to spodoba. Zobaczymy. Teraz jeszcze zostaje to wszystko spakować. Rozdajemy prezenty. O nie, straszna wiocha. Wybacz mi, Krzysiu, ale liczy się zawartość. Dał ci ktoś kiedyś tak zapakowany prezent? Dalej najbrzydziej zapakowany, ale już nie mam papieru. Nie, będzie najbrzydziej. Mam dla minimajka! Ogólnie to co, miało być ten, nie można mówić, nie? A Krzysiu się wygadał, powiedział mi, że ma majka. No. Co robisz? Śmierdzi. Jadę teraz do Oli na Sylwestra, w sensie mamy busa. Wynajętego jeździmy po Sylwestra. Dobra, nara. Nie rozłączycie? Dobra, siema, co jesteśmy robisz? Wszyscy tutaj patem, jesteśmy wszyscy. Fuh! Dobra, a my nagrywamy odcinek. Nie, no to jest whisky, a nie woda. Nie będę mógł pić. To czekaj, to czeka na rodzicielska krzywda. A ty, czy najlepsza kasa na Uberze, nie? Moi drodzy, nagrywamy ten odcinek w Sylwestra. Dzisiaj jest Sylwestra, tak życzymy wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Rozpakowujemy i dzisiaj rozdajemy i zgadujemy prezenty ekipowe. Ktoś się sprzedał? No Krzychu, że ma majka. Okej, to zobaczymy. Zobaczymy. Ogólnie chyba nikt. Nikt? Pani. Ja pani się prawie trzy razy jakieś, ale ile się wam tysiące! No dobrze. To do 1500. No dobrze. A kogo miałaś? Nie powiem. Nie, Ja wszyscy tak. Mówiliśmy, że to dla Jojo, więc ogólnie Jojo. To w ogóle wygląda jakby było dla Krzycha, no. Albo od Krzycha, albo od Karola. On dwie możliwości. Kto to mógł tak ładnie zapakować? Wygląda, że Krzychu to pakuje. Firma pakuje. Nie masz Karola. Myślę, że to dać Karol. Karol czy Krzychu, tak? Tak, nie jest taki zapakowany. O, tutaj jest! Co to jest? Kostka i kilo. Dobra, to jest dźwięknął. Dobra, dobra. To jest lew, no. Skąd wiesz? No bo nie będzie problemu z odgadnięciem dla kogo. Nie. Ależ to! O nie! Drugi lew! No to wszystkiego najlepszego, Marta. Drugi jest z Camaro i z napisem Fusiarka. No, no to nie jest. To mam, że z 1000. Ja myślę, że jest 500. Nie, 4 masz. Mi się wydaje, że 4. Nie, no 4 suwy masz. Między 254. Zależy jak bardzo po znajomości. Dobra. Ale ja obstawiam, że to od Krzycha. A kto najwięcej ledów w tym domu? A od kogo to właśnie? No nie wiadomo. Ale zgadujemy dalej? Ja patrzę od kogo to. Dobra, to mógł być Krzysiu. I miałem złotówkę, sam zrobiłem. Bardzo ładny. No właśnie. O, 987. Drogie z dziewczynami. Z wyślewnikiem. Miętowy. Pokaż sobie z Widziałem, podoba mi się. Zajebisty prezes. Mówiłem, że się przyda.
ktoś miał bez imienia, to Globus. Globus? Bo tu jest taki do nakuwania. O! Dobra, to jest... Bo na sushi to może być... Albo patat, albo nowciu. Dobra, już rybki zdradziły. 100 zł. Stop. Ej, zrobisz to Bon. Bon na sushi, 100 zł. Tutaj mamy, moi drodzy, Pstrąga. Ej, mega fajnie. Zajebiście, ale będę przyklejał. Nie wiem od kogo, ale bardzo dziękuję. Ej. To dla ciebie na pewno? A skąd to dla ciebie? Ja no jestem pewny, że dla mnie, a sushi, rybę i globus! Jeszcze w rybie skarpetki, to znaczy. Patrz, patrz, czy to twój prezent? Czy ty dawałaś ten prezent? Nie. Nie, to nie ja. To może Paulina. Nie, to nie a ja. Czemu nie wyjechał? A może Paulina, ja. Paulina jeszcze brała udział, to tylko że Paulina pojechała. Paulina pojechała na Sylwestra do Warszawy i dzisiaj z nami nie ma. Ale jeśli też nie dał mi, to będę zawstydzony. No bo to też jest. Ej, to ktoś stąd czy nie? Już musisz zdradzić. No, ktoś już to ja. Ty o! Nie! Ciebie, dostawałam 200 zł, ale mi się coś wypało, bo powie, że mam 300 i to jest prezent za 300. O, tylko nie to! Zabieramy. Wygląda jak Sephora Offline. Zestaw. To jest Offline. No i wiemy, co Michael dostał. Proszę, to wszystko. Taki zestaw kosmetyczny. Bardzo możliwe, że to dla jakiejś dziewczyny. Bardzo możliwe. Że dziewczyny też mogą się wypowiedzieć, ile to mogło kosztować. To kosztowało. Dobra, nie. Nie, niech panowie się wypowiedzą, ile to mogło kosztować. Dla mnie 25 zł. 15. Eyeliner. 10. Maksymalnie stówkę dołożyłem. Ja też bym powiedział, że może dwie max. Ja nie, mogę ale... się z wami założyć, że tylko to kosztowało samą stówkę. Pudełko jest drogie. Murcik, to dla Murcik jest, uważam. Ja nie, wydaje mi się, że dla Pauliny. Dla Pauliny od Murcik. Marta, to od ciebie? Tak? To nie od nas. Ej, mi się wydaje, że to może być od Pateca i mu Ola na przykład podpowiedziała, jakie kosmetyki kupić, bo czy to prawda? Dłubię sobie w nosie. No to to musi być Marcisia. To ode mnie. No. Dla Pauliny? Dla Pauliny. No. Ja mówię 350 zł. Co? Gdzie jest 350 zł tutaj? 300 by sam szedł. O, patent się rozłączył. O kurwa, po jakimś. Kurwa się to nie dla niego. O, jak mi ciasto. Ej, tutaj są rzeczy własnoręcznie. Ciasto? To na pan pakował mini Mike. Ej, to może być od Pauliny. Od Pauliny takie wszystkie pierniki? Ja wiem od kogo. Dobra. To jest od dwójka Łukiego. To jest na Paulina. Jeszcze było? Bo ten się mi dzisiaj upapie. To nie będę nic zdradzać czegoś takiego. Bardzo fajne ciastka z czekoladą. To są świąteczne ciasteczka, każde. Moim zdaniem to jest dla Pateca. Każdy jest. Nie, jest każdy! Jest każdy! Albo dla Karola. To jest W, jak mówię. Znaczy ode mnie, tak. Tak, bo już Majka sprzedał. To się wydaje, że dla Karola. Ale moim zdaniem to jest dla Pateca. Powiem, jaką kwotę miałem, nie? A dla Pateca? Miałem 420 zł. Co? Okej, czyli te ciastka są z... Z przyprawami. Są ciasteczka z przyprawami. Te też? Kurde. I są dla Karola. No. Uniwersalny dosyć prezent. Do każdego ale prawie fajnie. By podpasował. Dziękuję bardzo. Powiem wam, że przygotowanie tego prezentu kosztowało mnie 2000 zł. Ale tu jest 420, nie? Wygląda jakby środku miał być król. O, z Off-White'a to pewnie tak szyka. Ale poczekaj, poczekaj. Nie, kit. Oho! Karol i Weronika się zaręczyli w tym roku. Może to dla nich? Można ją trochę skrócić. Za dużo lata. Nie wiem od kogo, ale bardzo fajnie. Mega fajne, mega fajne. Kurwa. Marta. Marta. Trąba. No nie ja. Nowciu? No nie. Wziął, że to nie ja. Dobra, Karol. Ale już wszystko się nie, ja wiem od kogo. Pauliny? Pauliny? No, bo niosłem to dzisiaj przecież. Dziecięce to pewnie jest 4 stówy, 3. A ja sobie mogę to być 5 stów. Mamy tutaj... Star Wars wino. Wygląda na szampan. Dobry szampan. Poka, poka. Jaka butelka. Ale jest tutaj mega dziwna rzeczek. Fajna butelka. Fajna butelka. Ponieważ pies. Ktoś będzie miał kobasa. Na Marcisi. Piesek. Marysia się odsadł. Robot pies. Lurking dog. Ale ekstra ten, kordo. Czy to co sobie kupiłeś wczoraj? Tak! Ale nie wiem, czy to. Nie wiem, czy, bo one są w różnych wersjach. I nie wiem, czy to
jest na lepiej. Ale to dobrze, ponieważ kupiłam sobie. Byłam pewna, że kupię większe i kupiłam 30 ml. Opium do ciastek. Takie małe opakowanie. W Egipcie miał to, wiesz? My kupowaliśmy bardzo tanio. Od Nowciaksa. Nie. Od Marty? To już Marta została przecież. Co? Od Krzyśka? Od Majka! Ja miałem lepsze dla Od Majka! Dzięki. A cena, cena? Ja myślę, że z 500 zł. No właśnie. Ciekawe od kogo to? Dobra. Przepraszam, za zapakowanie, przepraszam. To z siebie. Się. No bo ja zamawiałam przez internet w sensie i dopiero przyszła dzisiaj, więc musiałam raz wypakować. Proszę. Kim jesteś, co zagrałaś z Weroniką? To na pewno nie Krzyśka. To chyba jest ta Karola. To później. No to czyli... Ale... Ale zajebiste! Wyścig! To nie jest wyścig na dole! O kurde! Ej, ale to jest koza! Ale zajebiste! Chłopie! Zajebiste p***nie! Zajebiste p***nie! Zajebiste! Podoba mi się popór! Dobra, wyciągaj to! Ej, wyciągaj! Krzychu, czekaj! Muszę się napatrzę! Zajebiste! Woreczek wypełniony powietrzem. Ale to jest powietrze samochodowe. Notes, mamy notes. Mamy gąbkę do mycia fury. Mamy mikrofilm. Może pateca zasłoniłeś. Ojej. To jest do kokpitu. Do mycia. Dobrze, to do czyszczenia. Nie. Dobra. I uwaga, uwaga, uwaga! Ale co tu jest w ogóle? To 1000 miałaś. Dziewczyna. Długopis, kurde. Chyba tak, że było 997 i mamy jeszcze... Nie, bo to po prostu było w zestawie jednym. To jest Fiat Maluch, nie? Ej, dobra! To chciałem sobie kupić i nie mogłem tego nigdzie znaleźć. O, serio? Serio. To jest takie coś, że można sobie pod furę wjechać i ma kółeczka, więc nie muszę się czołgać pod furą, tylko mogę sobie jechać. I to jest fajne, bo szukam tego w Lidlu i nie było. Zarąbiste. No pewnie było, ale nie chciało mi się szukać. I to jest idealny prezent. Jak tego szukałem? No ile to mogło kosztować? No i uwaga, ja w sumie... Właśnie nie. Tysiąc. Nie właśnie, moi drodzy. 800. Jest jeden problem, bo ja nie wiem, jak to wyłączyć. Ja obstawiałam 400. Haha, jak idzie! Idź nim, idź nim! Nie, jest zajebisty, naprawdę. O, polubił Martę. Krzysiu, trafiłeś z ceną, bo miałam do wykazania 400 zł. Troszeczkę tam nadużyłam, tak, ale 400. To jest zajebiste. To jest woreczek na... Przysmaki? Do wspinania. Do wspinania. O, to już wiemy dla kolata. Może go odwrócić trochę, widział? To dla niego. To jest na magnezję. Tak, magnezję, do wspinania się. To dla mnie to pewnie jest. Daj mi, jak to się nazywa, do zapinania jakichś sznurów. Do zapinania patec. Czekaj. To jest takie coś, że tutaj tam linę wdupcasz. I ci nie lata. Co tam do liny, nie wiem, nie znam się. Magnezja. Białko. Białko. Otwieramy Jerzyka. A co to jest? Uprzęż. Ojojoj. Takie coś. Sznurówki? Sznurówki! Nie, to też jest. Tak jest. Mega mocno. Ej, ale to musiało być drogie. Tak, to musiało być drogie. I co, bez limitu? A było bez limitu? Czy było, raz było bez limitu. To mogło być bez limitu. A ktoś wziął? Widziałeś, że ktoś był bez limitu? Nie. Ile? 1000 zł. A ty, Patryc, jak myślisz, od kogo to może być? Od trąby? Tak! O, nice! I co, miałeś? Szufla. Trąba, ile kosztowało? 1000 zł. O, kolczyki to dla mnie, kupisałam miejsce. Kolczyki. O, ale ktoś trafił. Małe, muszą być małe, bo taki... O, kolczyki jakby od Verso z okiem proroka. O czym ty myślisz? Trąba! Ale patrz, jak ty wygląda. Widzę coś takiego, otwieram, widzę coś takiego. Czyli to od Verso dla Murcik? Jaką dupą? Ja, od Verso był koc. Aha, cieszę się. No ode mnie, ale dla Verso. Ale właśnie, po prostu kup Marta już to ma się! Ej, ja cię już opuściłem, jak to trzymałaś! Ej, ale śliczne, no!
mam w ciupasie, ja taki okrop proroka noszę sobie na ręce. No ja wiem, ile będzie też masz, więc to jest mega, to mega, dobra. Ale trafione pod Werkę, mi się wydaje, że jej się bardzo podoba. O, coś tam mi pomogło, ale nie powiem kto. A czy będziesz Karolowi, kogo masz? Nie. A prawo powiedziałem Jojowi. Jesteś bardzo git. To od Marty. Niech ci się spoko korzysta z tej wycieraczki. Jest wycieraczka, moi drodzy, od Młodiego. To kurczę. Zdany prezent od ciebie. Zanim wejdziesz, zastanów się, czy wypiłeś dziś dużo wody. Gurtu pitnego, nie? Ja A skiry, dużo skir. Musisz się tymi miałeś chyba trzeci na... Ja mam dosyć małą kwotę, bo miałam tylko 150 zł i tak mówię, kurde, co ci kupić? A ja polowałam na te wycieraczki, bo są zajebiste. Gadałyśmy o nich, stąd widziałam. Czemu napisałyśmy, że napisali do Młodego? No napisałam do niego. Proszę bardzo. Czy to rodzaj jogurtu? A, tak, wiedziałam, z czym jogurtu, no. I bardzo mi smakuje i ma dużo białka i sobie je. Brawo na trąbę! Bardzo dziękuję, a od kogo to? Czy ty znasz papier? A czemu papier? Nie, dobra, no właśnie, myślałam, że ty są, ale co? A, ej! A co, nie patrz? Jest, bo to na pewno od patyczek tak zapakowane. No tak, bo ja musiałam zanieść i widziałam, że to patrz, na patyczek się cieszy, wiadomo, kto to! Kolczyki pewnie. Jakbyś została na Ulimi, to byłby sam papier. Jednak są kolczyki, jest. Uuu, są kolczyki! Jest! Brawo! Po papierze już ktoś powiedział, że całą temę. Tak, na pewno to chciałem, wszyscy wiemy. Tak. Chcę powiedzieć tylko, że co? No mów, kurwa! Ja wiem, bez limitu! Trzeba było patent na odwrót kupić! Ale smutno! Tanie, ale co wyglądają na drogie! Ta wódka z kokosem! Ale z tym Malibu? Na serio? Mówcik nigdy nie pija Malibu! Majka! A skonia mnie widzieć, bo jakbyś powiedział, że to k***a dla Murcik, to bym wódkę wyciągnął, a nie Malibu. To jest jedyna baba, która wódę wali, a nie. Ale ten, ale to jest git, bo możesz go przekazać nie tak. Innemu. Chodź, Majkę, masz jakąś flaszkę? Możesz przekazać k***a. Jeszcze od ciebie! A on pyta się na kogoś, na dziewczyny. Pytał się, czy może Jagera, do którego został ode mnie dać dziewczynie. Ja mam k***a coś innego, Jagera sobie został i wyciągnąłem Malibu. A wy nie to wyciągnął, a nie Malibu. Najgorzej wykorzystane no limitu, jakie w życiu widziałem. Trochę tak, ale kolczyki śliczne. Ale poprosiła o kolczyki w liście i dostała, tak, więc jakby 100% się życzenia spełniło. Ale nawet torbę komuś nie bo... A miał no limit. Jaka sknera. Ale dlaczego ciebie tutaj nie ma dzisiaj, ma sens, to ma sens. Uciekł, kurwa. Ale liczy się gest. Brawa, brawa. Brawa. Uścisk z Murcik's online. Może prezentu dobrego nie kupił, ale odcinek zrobił i humor. To co, no. Łukasz został? Ja mam od Karola, tak? Ode mnie właśnie, tylko patrzę, że nie ma zbrodni. Ej, najlepsze. Karol. Tak? Ja już muszę lecieć w dobra, 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 dzięki Patec, już no, pa. Nara. Pa. Swoje zrobiłeś, Patec. Cały rok ludzie mi mówili, że muszę dbać o moją brodę. Ja nie mam żadnych kosmetyków do tej brody. Nie miałem dużego limitu budżetu, możecie zgadnąć źle. Tak, stóweczkę miałem. A zajebista. I w sumie był jeszcze trzeci prezent, który dostaliśmy w gratisie, ale to jest tak gówniany, że stwierdziłem, że ci go nawet nie da. Co to? No mogę ci go dać, ale to nie ma sensu. Nie no, teraz po Patecu to już możesz dać. Szczotka, jak dostałeś szczotkę z taką. Nie? Dali to za darmo. Ale to jest dobrodę. To jest dobrodę chyba, no. Ona jest strasznie twarda i ci ściąga tak wszystko. Także zajebiście, dzięki. No to super, fajnie, cieszę się. Ale jak zobaczyłem brak brody, tak myślałem, kurwa. Wszyscy trafili jakoś, tak? Wszyscy przygotowali zajebiste prezenty, serio. Oprócz Patek. Nie, no Patek też się podpada. Patek zajebał torbę, miał no limit. No i takie w stylu Pateca. Ej, tu jest piwo. Siadasz na butli. Będzie wisiało, Krzysiu? Będzie wisiało w garażu? Tak, zajebiste. Właśnie dziękuję w ogóle. Bardzo proszę. To jest najlepszy obraz, jaki dostałem. Łączy wszystko, co to jest fajne. Wszystko, co jest fajne. Właściwie twoje outside'y. Napatrzcie się, bo warto. I będziemy tutaj.
tutaj przedłużać. Czeka nas jeszcze impreza sylwestrowa. Życzymy wam wszystkiego najlepszego w nowy rok. Każdy chyba z nas jest zadowolony z prezentu. Tak jest. Ja tak jest. Ja to teraz tak się będę bujał. Tak, podobno. Nic się nie zmieniło. Z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Ej, ale Patos to jest ten typ człowieka, który wolisz, jak on ma ciebie, jak będzie miał zero niż no limit. Jak będzie miał zero, zrobi lepszy prezent niż jak będzie miał no limit, nie? Cześć, to ja. Ja zamówiłem Marcie kolczyki przez internet ze Stanów Zjednoczonych. No i przyznam szczerze, kurczę pieczone, miałem jeszcze pomysł, żeby zrobić coś jeszcze. Ale niestety się zapomniałem, ale ja wiem, że na przykład Marta jest taką osobą, że ona jej nie zależy na pieniądzach. I to nie chodzi o to, że bez limitu czy coś tam. Tylko po prostu może nie zostało to zrobione tak starannie, albo z takim przygotowaniem, jak może inni. No i właśnie z racji tego, że nie lubię zostawiać ludzi, pozostawiać im niesmaku, postanowiłem jeszcze Marcie zrobić coś jeszcze. Po prostu namalowałem.